Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście Polska Telewizja w Realu 24. Tradycyjnie, kochani, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania i tradycyjnie przebijamy się przez ten lewicowy bełkot w sieci. Moim gościem Robert Winnicki, poseł Konfederacja. Witam serdecznie szanownego pana posła. Dobry wieczór państwu. No dzisiaj tematów będzie co niemiara. Już was serdecznie zapraszam do zadawania pytań, oczywiście komentowania, udostępniania. No i oczywiście wspierajcie w Realu 24, bo to wy tworzycie z nami te niezależne propolskie media, więc wspierajcie nas także finansowo. Niedługo przechodzimy do waszych pytań. Jesteśmy oczywiście na naszej platformie w realu24.tv. Cały czas pracujemy nad naszą platformą. Oczywiście zapraszamy wszystkich naszych widzów. Subskrybujcie, tam już jest kilkadziesiąt tysięcy osób. No ale tutaj musimy mieć tą alternatywę, tym bardziej po, ja już nie wiem, mi się myli wszystko. Dzisiaj, wczoraj nas odblokowali, dzisiaj nas znowu zablokowali za Marsz Powstania Warszawskiego, więc tam cenzor, który także chce być sędzią i tutaj prawa jakieś nam nadawać, no bo jednak też ingerują w polskie prawo, w mojej opinii łamią konstytucję artykuł 54 wolności słowa i wypowiedzi, no zwyczajnie tutaj chcą być i jednocześnie cenzorem i sędzią. No właśnie od tego tematu zacznijmy, panie pośle, no bo dzieje się bardzo dużo. Właściwie nie wiem, jak to panu wytłumaczyć, to musi pan to jakoś tak zrozumieć. Raz nas odblokują, potem nas blokują, znowu nas odblokują, już to jest jakiś, mamy po raz pierwszy jedno ostrzeżenie. Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć, generalnie to jest strasznie pokręcone. Panie redaktorze, jesteście na pierwszej linii frontu, bo to jest wojna. To jest wojna o kluczową przestrzeń społeczną, czyli kwestię informacji. Jak ludzie nie będą mieli informacji, no to nie będą mogli działać, podejmować trafnie decyzji. Mhm. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z przestrzenią cenzury, dominacji informacyjnej. To jest wojna, którą globalne koncerny wytaczają wszystkiemu, co jest niezależne, wszystkiemu, co jest, co chce tak naprawdę bronić tożsamości, bronić prawa do artykułowania swoich interesów. Generalnie mówić prawdę, jak jest, tak? Rzetelnie. Generalnie mówić prawdę. I to robi Facebook, to robi Google w tych przypadkach. I nie łudźmy się, że kolejne kanały nie będą w ten sposób atakowane. Te właśnie oczywiście niezależne, patriotyczne, prawicowe, narodowe i tak dalej, jakkolwiek byśmy je nazwali. Dlatego też zapraszam już dzisiaj wszystkich państwa z panem redaktorem na czele w najbliższą środę do Sejmu RP. Tam będziemy mieli posiedzenie specjalne zespołu debaty publicznej poświęcone temu tematowi i zwłaszcza państwa przypadkowi, bo wszystkie przypadki trzeba nagłaśniać, piętnować, śledzić, nie dawać globalnym koncernom, czyli realnym dyktatorom XXI wieku. Jeśli ktoś mówi o dyktaturze w dzisiejszych czasach, to proszę państwa, ta dyktatura, która nam, nie mówię, że zagraża, ona już jest, ona już funkcjonuje. No właśnie. Że nam globalne koncerny powiedzą, jak mamy żyć, co mamy myśleć, czego nie mamy myśleć, czego nie wolno nam wiedzieć, jak mamy się zachowywać. Jakie mamy mieć poglądy, tak? Jakie mamy mieć poglądy, wyznaczył styl życia i tak dalej. Więc to jest realne zagrożenie i ono jest właściwie, no ta wojna się toczy. W środę będziemy zapraszać Ministerstwo Cyfryzacji, no bo tu to wymaga natychmiastowej, błyskawicznej interwencji państwa polskiego. Ćwierć miliona blisko czy tam ponad ćwierć miliona subskrybentów, czyli ćwierć miliona Polaków, którzy chcą mieć dostęp do informacji, jaką daje telewizja w Realu 24. Z dnia na dzień zostaje im ta możliwość wyłączona przez globalną korporację. No to jest coś niesłychanego, coś, co nie może mieć miejsca w polskiej przestrzeni publicznej. Tylko pod jakimi głupimi tutaj przykładami, no bo to mamy tak zwaną wyimaginowaną mowę nienawiści, czyli to nie tylko my. Wczoraj, tam przedwczoraj, Paweł Lisicki, redaktor jednego z największych tygodników konserwatywnych, czyli Do Rzeczy, tak, tygodnik Lisickiego, dwa jego filmy zostały zdjęte i też prawie, że usunęli kanał telewizji w sensie .tv, tak, czyli zaraz się wezmą za media narodowe i tak dalej, więc tu trzeba jakiegoś, nie wiem, zrzeszenie także zrobić, bo to jest to, co oni wyrabiają, to się naprawdę woła o pomstę do nieba. To znaczy, panie redaktorze, jeśli teraz nie nastąpi naprawdę zdecydowana mobilizacja, nie nastąpi zdecydowana reakcja, dlatego ja też naprędce organizuję to posiedzenie zespołu, musimy dać kilka dni, żeby się ministerstwa ogarnęły i wysłały tam odpowiednie reprezentacje, no ale tutaj najważniejszym regulatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji. Tak. No,
komunikat na poziomie politycznym do Facebooka, do Google'a, do wszystkich innych platform, które w Polsce funkcjonują i zarabiają ogromne pieniądze, bo to jest ogromny biznes i ogromne środki transferują z naszego kraju, powinien być jasny i prosty. Jeśli chcecie cenzurować polską przestrzeń publiczną, to po prostu będziecie na terenie Polski wyłączeni. Będziecie na terenie Polski wyłączeni, nie będziecie mogli działać. Powstaną konkurencyjne, czy już istnieją przecież konkurencyjne firmy, które obsługują, tak, są inne platformy i nie będziecie w ten sposób działać. Tylko taki komunikat do nich dociera i to jest tak jak, no nie wiem, poważne państwa po prostu to egzekwują. Tak jak mieliśmy ten przykład z Ikeą, która wyrzuca pracownika i rozdaje tęczowe gazetki. Ale już, proszę Państwa, w Arabii Saudyjskiej ta sama IKEA nie waży się w tych samych gazetkach pokazać kobiet z odsłoniętymi włosami, bo to jest wbrew miejscowym obyczajom i tradycji. No ale to oznacza, że Arabia Saudyjska jest o niebo poważniejszym państwem, potrafi to wyegzekwować. Oni wiedzą, że nie wolno takich rzeczy robić. Więc nie wolno dopuszczać, żeby to się w Polsce rozpanoszyło. Rząd musi reagować natychmiast, rząd musi reagować zdecydowanie, ponieważ jeśli nie, to oznacza, że nie jest suwerenny w swoich decyzjach, że jest zupełnie niesuwerenny. I będziemy o to pytać ministerstw, zapraszamy wszystkie te kanały, wszystkie te postacie, które twórców, którzy zostali dotknięci tą cenzurą internetu, nie tylko w ostatnich dniach czy tygodniach, ale w ogóle w przestrzeni ostatnich lat, zgłoszeń, będziemy publikowali wydarzenie na Facebooku i tak dalej, ale już dzisiaj można wysyłać zgłoszenia na adres robert.winnicki@sejm.pl. Bardzo proste, moje imię, nazwisko, przedzielone kropką, @sejm.pl, robert.winnicki@sejm.pl. Z chęcią uczestnictwa w zgłoszeniu, to będzie w środę koło południa, podamy w poniedziałek precyzyjne godzinę, czas, miejsce, jak to będzie trwało, ile to będzie trwało. I już dzisiaj zapraszamy bardzo serdecznie. To musi być sprawa ogólnonarodowa, ogólnopolska, że walczymy o to, co jest naszym podstawowym prawem obywatelskim. Prawem do informacji, prawem do tego, żeby nie zamykano nam ust, po prostu. No niestety tak to wygląda. Też serdecznie zapraszamy. Oczywiście będziemy tam z kamerami w Realu 24. Tutaj też przede wszystkim mi się wydaje, że trzeba zaprosić Państwa z Google'a. No niech nam wytłumaczą, bo może faktycznie my coś robimy źle. Oczywiście. Wyślemy zaproszenia do Google'a, wyślemy zaproszenia do korporacji. Niech wytłumaczą, jak to się dzieje. Niech wytłumaczą, jak to jest, że są po prostu kanały niezależne blokowane. Lecimy dalej, będziemy oczywiście ten temat cały czas poruszali. No właśnie, teraz taki tu wyskoczył jak królik z kapelusza, nie wiem, bo nie słuchałem, ale ponoć są jakieś takie hardkorowe, skrajnie radykalne taśmy Konfederacji, którą tą Konfederację mają zaorać. Tak przynajmniej czytam na Twitterze i na Facebooku różnych osobników. Co byście tam nagadali? Jeśli są, to zapraszam ich dysponenta do opublikowania. Tam chodzi o jakieś defraudacje, pieniądze, czy jakieś przelewy na prywatne konta? Tylko z tego to czytałem, bo nie wiem, nie słuchałem. Ponieważ ja nie mam nic do ukrycia, ja uważam, że to jest blef, ale wiecie Państwo, żyjemy w czasach wszechobecnej elektroniki i właściwie każdy obywatel powinien jakby zachowywać się w ten sposób, czy w ten sposób prowadzić rozmowy, mając na gdzieś tam w tyle głowy świadomość, że może być tak naprawdę nagrywany, więc ja tego nawet nie wykluczam, że ktoś w jakiś sposób mógł cokolwiek nagrać. Tam jest dość mocne takie oskarżenie, tylko tak jak mówię, bo nie słuchałem, więc nie wiem. Jest dyskusja o wyprowadzaniu pieniędzy publicznych na prywatne konta. Tak. Jest to absurdalne, jeśli cokolwiek było dyskutowane w ramach Konfederacji, to w związku z tym, że mamy partię polityczną i ta partia Konfederacja, która jest elementem składkowym wielu środowisk, to w jaki sposób, jaki wpływ na subwencje mają mieć poszczególne środowiska, na jej rozdysponowanie. A to rozdysponowanie może być wyłącznie w zgodzie z celami statutowymi partii, w zgodzie z literą prawa, to jest oczywiste. Natomiast wiem, podejrzewam, kto stoi za tym całą pseudointrygą polityczną. Kto? Nie powiem tego. Wiem, ale nie powiem. Tak się zachowam trochę jak Marek Konrad. Albo Jarosław Kaczyński czasami my wiemy, kto za tym stoi. Nie, więc podejrzewam przynajmniej. To jest dosyć tania zagrywka mająca
mająca po prostu zdyskredytować Konfederację, bo komuś nie pasuje to, że tak naprawdę Konfederacja dzisiaj no, to jest jedyny element takiej ideowej prawicy, który ma szansę naprawdę na bardzo dobry wynik w tych wyborach. Mhm. Blok pisowski z jednej strony, 40-40-paroprocentowy, z drugiej strony Platforma, Postkomuna, PSL, który ledwo tam się gdzieś kołacze, to wszystko razem dostanie 80 parę procent max. Konfederacja ma do wykręcenia wynik nawet do kilkunastu procent. Nawet do kilkunastu procent, taka jest przestrzeń. No to, i takie są... To mocno pan mierzy, panie pośle. To trzeba, trzeba wysoko mierzyć, tak? Ale bo zwróćmy uwagę, bo tak te wybory europarlamentarne rzuciły taki długi cień partii rządzącej, tak, która rzeczywiście wygrała znacząco, ale rzuciły na wszystkich długi cień partii rządzącej. Ale to, jaki to jest efekt finalny tego? Efektem jest no, jednak pewna konsolidacja sceny politycznej, pewien powrót sceny politycznej tak naprawdę do stanu z 2011, 2000 czy nawet 2007, czyli na scenie politycznej jest PiS z dodatkami, Platforma z dodatkami, PSL z dodatkami, no i SLD z dodatkami, tak? Czyli przy czym to PSL to jeszcze nie wiadomo, czy oni w ogóle nie wrócą do Platformy, bo to przecież oni cały czas tam drżą, czy w ogóle próg przekroczą. To jest drżenie ogromne, dlatego że wieś odwróciła się od PSL-u. Wieś odwróciła się od PSL-u. To poszło do PiSu, tak? Co widzę do sondażu. W dużej pokazują części, ale nie cała wieś pójdzie do PiSu i tutaj również Konfederacja chce powalczyć na tym gruncie jak najbardziej. Mamy ofertę dla rolników, mamy ofertę dla rolnictwa, natomiast PSL przegrał, były ostatnio badania na temat stosunku do różnych tęczowych postulatów Polaków i z rozłożeniem na elektoraty. Oczywiście, no, jak to bywa w tego typu badaniach, nie zostały opublikowane sondaże dotyczące ideowej prawicy, ale co warto zauważyć, z tych partii głównego nurtu, czyli PiSu, Platformy, SLD, PSL-u, najbardziej konserwatywny elektorat miał PSL. I teraz oni sobie nabruździli na wsi strasznie, idąc z tęczowymi do europejskich wyborów, z komuchami tęczowymi. To było wiadomo. I w tej chwili oni gorączkowo, rozpaczliwie szukają, kogo sobie do tego kożucha przyszyć, no bo wiedzą, że sami nie mają żadnych szans, ale też nie podejrzewam, że nawet... Przypominam, że przestrzegał ich m.in. u nas w studio Sławomir Świeżyński, czyli tutaj lider zespołu Bayerful, który na wsi jest bardzo znany z gwiazdą, tak. Jest bardzo mądrym facetem, inteligentnym, więc wie, o co chodzi. Więc właściwie wydaje się, że jest po PSL-u i oni tylko decyzja, czy oni rzeczywiście jakby się z tym pogodzą, czy oni zechcą powrócić do matecznika platformerskiego, tak? Co to oznacza? No, znaczy, że scena się uprościła i naprawdę jest przestrzeń dla ideowej prawicy i antysystemowego buntu. I my to będziemy robić. No, jestem bardzo ciekaw, co z tego będzie. Czyli rozumiem, że nic, nawet jeszcze... wyjdą te taśmy, tam nie ma nic takiego, co by, no nie wiem, oczywiście na was rzucało jakiś można zbić, brzydki cień. Można coś sobie zmanipulować, skleić, ale no, nie, naprawdę, ja jestem wymieniany jako jedna z osób, która miałaby się pojawić i w tych taśmach, no więc... Dobrze, ja wiem, czy chcieliście wyprowadzać pieniądze z subwencji partyjnych na prywatne konta? Nie, okay. To jest absurdalne, to jest w ogóle jakiś kosmos jest, tak? Natomiast ja wiem, co ja mówię, tak? I wiem, operuję, więc jeśli ja pojawiam się w tym kontekście, no to wyłącznie może to mój uśmiech wzbudzić i naprawdę apeluję, żeby te taśmy jak najszybciej ujawnić. Tam cała strona powstała specjalnie. No to proszę bardzo, to czekamy na publikację. Dlaczego ich nie ujawnicie, tak? No to ujawniajcie, bo tu nie chodzi o to, żeby tego króliczka pokazać, tylko żeby go gonić. Okej. Okay. Tu chodzi o to, żeby właśnie budować jakieś napięcie. Te rzeczy były przed 26 maja i będą eskalowały w kolejnych miesiącach. Jeszcze państwo się dowiecie mnóstwa rzeczy i mnóstwa na temat Konfederacji i jakieś lądowanie ulotków. Ruscy agenci już nie działają. No chyba nie, no zwłaszcza, że no, jakby gdyby byli tu ruscy agenci, no ja pytałem tam uczestników posiedzeń, chociażby Komisji Służb Specjalnych, no to ile razy się, nie wiem, Winnickim zajmowaliście, czy innymi politykami Konfederacji, no w ogóle się nie zajmowali, bo nie było czym, bo nie było czym. Przechodzimy dalej, no właśnie, co dalej, bo tutaj też z tego, co słyszę, miały być rozmowy z Kukizem, ponoć miała być potem cała kwestia, że z Pawłem Kukizem, z Kukiz 15, teraz nie wiem, słyszę takie głosy, że tak, ale bez Kaj Godek, potem słyszę, no taki poplątanie z pomieszaniem, teraz,
się znowu z PSL-em. O co tutaj chodzi? W żadnym momencie, w żadnym miejscu Kaja Godek tak naprawdę w czerwcu dostała bardzo konkretną, bardzo dobrą propozycję na miejsc na listach i to jest stabilne. Tutaj jakby nic... Zresztą jakby absurd takiego, w takiej tezy, że, że nie wiem, ewentualny sojusz z Kukizem miałby wykluczać Kają Godek, polega na tym, że jakby między innymi rozmawiamy też z prawicą RP, która, i która jest nawet bliższa Kukizowi, tak, bo przecież współpracowali wyborczo w 2018 roku, w 2019 do eurowyborów, jest jeszcze parę miesięcy temu. No ale prawica chyba, pan Marek Jurek, nie był tak właśnie, nie chciał z wami, z tego co ja pamiętam. Do eurowyborów między innymi. Chciał, nie chciał, zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast no, byłoby to absurdalne ze strony Kukiza, nic takiego nie padło, ale było absurdalne stawianie kwestii, że Kaja Godek niech siedzie z Markiem Jurkiem, który przecież światopoglądowo reprezentuje ten sam zestaw, tak, no więc jest to zupełnie jakieś absurdalne, ale takie rzeczy, żeby zrobić zamieszanie, żeby podzielić, żeby wprowadzić niepokój. Spodziewam się jeszcze usłyszeć takich rzeczy wiele, takich spekulacji. Lecimy dalej, już widzę, że pierwsze pytania się pojawiają, więc serdecznie Was zapraszam do zadawania pytań. Tak jak mówię, cały czas pracujemy nad naszą stroną, więc po prostu bądźcie, kochani, cierpliwi. No właśnie, jeszcze na chwilę wrócę do ruskich agentów, ponieważ chyba ta cała kwestia została już taka wprost obalona i tu znowu dzięki naszej wspaniałej, pięknej ekscelencji pani Mosbacher, która był w wywiadzie dla pana Marcina Makowskiego bodaj WP albo do rzeczy, już nie pamiętam dokładnie, no powiedziała wprost, że no to słuchajcie koledzy, no ale ten temat 447, no to no wróci, on musi wrócić, no bo on nie jest zakończony, więc czeka, coś w stylu, że czekam na to, aż w końcu Polacy no tu się jakoś do tej kwestii ustosunkują, czyli jednak, no chyba to Putin jest, tym nie steruje, skoro pani Mosbacher o tym mówi wprost. To jest temat, który... To jest ten sposób powiedzenia, jak na panią Mosbacher zresztą dosyć delikatnie, jak na jej słoniowy styl poruszania się w polityce i arogancję, którą wykazuje nieustannie, bo przypominam, że ona też w ostatnim czasie już pouczała Polaków, że nie mają być prawa przeciwko tęczy, no, tęczy jak tęczy, przeciwko tęczowej ideologii, tak, i tej całej ofensywie. Ale pani Mosbacher, no jakby nic innego nie mówi, co rząd amerykański nie komunikowałby przez ostatnich lat kilka, a jeśli nie kilkanaście. To znaczy, musicie tę kwestię uregulować, musicie spełnić oczekiwania środowisk żydowskich, tak? To jest powiedziane ładniej, dyplomatyczniej. No i oczywiście, jak ktoś podniesie tę kwestię, no to będzie ruskim agentem, ale to tylko jakby, no, ludzie niezbyt inteligentnie uwierzą w tę narrację. Natomiast problem jest i problem narasta. To znaczy, dzisiaj, kiedy wiemy o odtajnionej notatce Michalkiewicza, notatce MSZ-u odtajnionej przez Michalkiewicza, to proszę Państwa, wiemy, że jest ogromny nacisk, żeby po wyborach to zostało zrealizowane w jakiś sposób. I teraz, no problemem jest przede wszystkim brak realnej woli politycznej, żeby powiedzieć nie. No powiedz nie. Nie będziemy płacić. Tego domagaliśmy się. Jak wracałem ze Stanów Zjednoczonych z wizyty i ze spotkań z Polonią, to pan prezydent akurat Duda akurat tam jechał na kontynent amerykański. No i stracił znakomitą okazję przy różnych ciekawych rzeczach, które tam robił, stracił znakomitą okazję, żeby powiedzieć, a poza wszystkim innym, nasz oddany przyjacielu, wierny sojuszniku, chciałem jasno powiedzieć, że Polska nie zamierza realizować żadnych roszczeń majątkowych środowisk żydowskich. Ale oni się tłumaczą, że to jest jakby bezprawie, w prawie rzymskim czegoś takiego się nie stosuje i generalnie tematu nie ma. No ale nie powiedzieli tego wprost twarz Amerykanom. No nie powiedzieli, to prawda. No to jak nie ma tego tematu, to... Ale... Pytanie, po co pani na przykład Mosbacher to porusza? No, skoro ambasador USA to porusza, zjedzą Donalda Trumpa, rozumiem. Nie, no to jest absolutnie instrukcja jest. Pan Jerzy Grady o tym mówił. Ona nie jest sobie puszczona od tak i rób co chcesz. No. Pani Mosbacher nie jest delikatna i nie jest wytrawnym dyplomatą, ale wie, w jakie punkty ma uderzyć. Wie, bo to jest rozpisane precyzyjnie ze strony Waszyngtonu, jak to zrobić. No takie rzeczy w dyplomacji po prostu są jakby jasnymi sygnałami oczekiwania ze strony danego państwa. I dlatego 31 sierpnia, kiedy tam przyleci do Polski, my go powitamy pikietą czy pikietami nie dla roszczeń. Skoro Duda, Morawiecki boją się tego powiedzieć
i boją się jednoznacznie to wystąpić, no to my to powiemy jako Polacy, po prostu. Jako ruch narodowy, jako Konfederacja, jako Polacy, patrioci, ludzie dobrej woli, którzy nie zgadzamy się na to, i być może, jaki jest też cel, to nie chodzi tylko o to, żeby zamanifestować po raz kolejny, pokazać determinację społeczną w Polsce w związku z tym, ale chodzi też o to, żeby zmusić do reakcji władze i jedne i drugie, żeby ten temat po prostu stał się tematem, do którego wreszcie rząd będzie musiał się ustosunkować i zająć jasne stanowisko, nie gdzieś tutaj podczas spotkania w gminie takiej czy takiej nad Wisłą. Nie, tylko wobec władz amerykańskich. No jestem ciekaw, czy do tego właśnie dojdzie. Też są takie jakby przytyki do was, że że to są takie przytyki, że ten protest jest taki trochę no niezbyt, bo to znowu jakby wywoła, będzie, że antysemityzm, że właśnie jakiś faszyzm i znowu tego typu narracja zagranicznych mediów pójdzie, typu jak ostatnio Szczyt Bliskowschodni, przyjedzie taka pani Mitchell i tu będzie tego typu nawijkę stosowała, to jest raz. A dwa, że jednak tutaj, czy nie boi się pani takich skrajnych ataków ze strony też tych propisowskich mediów, no bo znowu będzie, o tu tego Putin przyjechał i tu chce się bić z Trumpem. Będą, ale proszę Państwa, nie możemy znowu, tak w przypadku tego, że YouTube, że Google wyłącza największą niezależną prawicową telewizję w Polsce, tak jak w przypadku roszczeń, my nie możemy dać się zaszczuć. Trzeba działać rozważnie i mądrze, ale trzeba działać po prostu naciskiem. Wiemy dokładnie, że bez nacisku społecznego, bez pokazania jednoznacznego sprzeciwu wobec roszczeń nie zajedziemy. I dlatego trzeba po prostu to zrobić. 31 sierpnia powitamy Donalda Trumpa w Warszawie manifestacjami nie dla roszczeń. To trzeba po prostu zrobić. Tego tematu nie wolno ominąć. I mamy nadzieję, że rząd nie zareaguje pacyfikowaniem społecznych akcji, tylko zareaguje podniesieniem tej kwestii, wyrażeniem przekonania wszystkich Polaków, jak sądzę, właśnie ubranego w te słowa. Nie będziemy płacić żadnych roszczeń środowiskom żydowskim. A czego pan poseł się spodziewał po tej wizycie? Bo tu słyszymy, żeby na przykład Trump przyjedzie i ogłosi wizy dla Polaków po tych kilkudziesięciu już w sumie latach proszenia. No może i ogłosi, no. Iluś tam osobom to ułatwi, ale ułatwi życie. No to dobrze. Szkoda, że tak późno. Natomiast mówiąc no całkiem serio, te wizy nic nie zmieniają w kwestii geostrategicznej. No wizy są uciążliwością, ale no z całym szacunkiem od tego nie zależy przyszłość państwa polskiego. Czy będą wizy do Stanów, czy ich nie będzie. To nie rozstrzygują się kwestie strategiczne. Kwestia strategiczną jest to, czy my nagle mamy zapłacić olbrzymie sumy. To jest kwestia strategiczna. Kwestią strategiczną jest to, na ile poważnie nas traktują nasi sojusznicy i czy sobie tak po prostu, jak to Trump stwierdził, no zapłacą tutaj nam, żebyśmy przyjechali, wybudują nam bazę. Ale fajnie to powiedział, nie? Że Polacy są fajni, mnie lubią, ale tak. Są tacy fajni, że sami nas zaprosili, sami zapłacą i wszystko jest fajnie. A my jak zechcemy. Szczery gość. A my jak zechcemy, to będziemy, a jak zechcemy, to wyjedziemy. Bo to puenta jest taka, że jak zechcemy, to wyjedziemy. I czy jak zechcemy, to no to zrobimy co chcemy. Znaczy przy całym z całą mocą chcę podkreślić, że my się opowiadamy jak najbardziej za dobrymi relacjami, wręcz ścisłymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Ale te relacje to nie może być dyktat. Nie możemy sobie pozwolić na to, że znowu ktoś nas przyciska do ściany. I musimy powiedzieć, panie Donaldzie, jak pan będzie nas za mocno przyciskał, czy w ogóle jakby my prowadzimy politykę otwartą na rozmowy z całym światem. I z Afryką, i z Ameryką Południową, i z Azją, i z Indiami, i z Chinami też. I z Chinami też, panie Donaldzie. Tak, Korban. I z Chinami też, panie Donaldzie. Oni chcą tu nowy jedwabny szlak. Panie Donaldzie, proszę nas tu nie cisnąć, bo oferta chińska jest na stole i też jest bardzo atrakcyjna. Tak się robi politykę międzynarodową. No tutaj jesteśmy na żywo. Nie wiem, czy słyszycie, komuś już piąteczek nieźle wszedł za oknem. Pozdrawiamy serdecznie. To chyba jakieś dziewczęta tam się bawią. Tak, o, właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Jest wesoło. Przechodzimy już, kochani, do waszych pytań. XZ się pyta, czy to prawda, że walczycie tylko o 3%, by mieć subwencję?
Nie, to jest absolutna nieprawda. Nigdy się nie walczy o 3%. Nikt nie walczy o 3%. Proszę Państwa, pieniądze na działalność, na każdą działalność, na działalność medialną, czy na działalność społeczną, działalność polityczną są ważne. Mhm. Są oczywiście ważne, bo to daje jakąś stabilizację materialną, daje, no jakby my działamy na przykład jako narodowcy od wielu lat, dekad, naprawdę przy bardzo niziutkich budżetach, przy takich wdowich groszach, przy tym, co sami wykładamy. Z własnej kasy, tak? Z własnej, własnej kieszeni. Nawet ktoś mi ostatnio zwrócił na to uwagę, że jestem najmniej dorobiony posłem tej kadencji. No tak, bo nie traktujemy właśnie tego jako elementu zarabiania pieniędzy. Ale tylko, bez kasy się nie da, nie oszukujmy się. Ale nie da się bez pieniędzy, więc subwencja jest oczywiście czymś pożytecznym, tak? Natomiast to nie, to jest w ogóle, proszę Państwa, partia Razem na przykład, tam neokomuna miała subwencję w tej kadencji. No i co? Co im to dało? Brak inicjatywy politycznej, brak przesłania, brak dotarcia do ludzi, brak aktywności, działalności, to pieniędzmi się tego nie zasypie, te pieniądze można przejeść i tego, z tego nic nie będzie. Z drugiej strony właśnie, mając kilkunastokrotnie mniejsze zasoby finansowe, czy kilkudziesięciokrotnie mniejsze finansowe, na przykład Ruch Narodowy potrafił szereg akcji dużo prężniej rozwinąć niż ta neokomuna z partii Razem. Właśnie, tak? Podległości chodzi. Tak? Tak, ale inne też inicjatywy. Więc proszę Państwa, pieniądze są ważne, ale naprawdę najważniejsza jest reprezentacja parlamentarna. Ja powiem więcej. My byliśmy, jesteśmy gotowi, jeśli układanka polityczna miałaby tutaj być to korzystniejsze, pójść z Komitetu Wyborczego Wyborców, czyli z takiej konstrukcji, która nie bierze subwencji. To nie jest dla nas problem. Mhm. Najważniejsza jest inicjatywa polityczna i tego, żeby jak najwięcej ludzi ideowej prawicy znalazło się w przyszłym Sejmie. To jest fundament. To jest w ogóle fundament naszego myślenia strategicznego o tej kampanii, nie wiem, o koalicji, o koalicjach, o dyskusjach. To jest w ogóle absolutny fundament. Pieniądze fajnie, ale to zupełnie nie jest cel, nie może być cel. Jeśli ktoś myśli tymi kategoriami, że pieniądze to jest fundament i najważniejsze i tak dalej, to go już nie ma. To znika, a na pewno znika z ideowej prawicy, tak? No są tacy, są tacy klienci, którzy w ten sposób myśleli, no to już dawno nie ma, tak? Może swoje wzięli, może swoje tam szekle gdzieś tam zgromadzili, ale to nie o to chodzi, naprawdę nie o to chodzi. Kolejne pytanie, to jest Nick, Konfederacja Kukiz. Tu nie odpowiedział Pan o rozmowy z Kukizem. Toczą się, czy są zerwane? Rozmowy z Kukizem, jak i rozmowy z innymi strukturami, póki nie są ogłoszone, to znaczy, że są w trakcie. Tak. Piotr, jakie problemy zdominują życie polityczne i społeczne, narodowe po wyborach, według Pana? Proszę Państwa, ja trochę nie odpowiem na to pytanie z tego względu, że co chwilę naszą przestrzeń publiczną jakieś głupoty dominują. I głupoty, nie głupoty, bo oczywiście to tam, ile marszałek Kuchciński wylatał samolotem na narty w Bieszczady czy inne rzeczy, to z jednej strony jest głupota, jest pierdółka, z drugiej strony oczywiście to pokazuje pewną arogancję władzy. Natomiast ja odpowiem może inaczej. Co powinno być przedmiotem debaty, to tych tematów jest mnóstwo, ale to nie jest tak, że one się rzeczywiście tym przedmiotem debaty stają, proszę Państwa, bo przedmiotem debaty powinna być kwestia demografii, powinna być kwestia imigracji, czyli te procesy, które przeobrażają nam Polskę. Tak? W stolicy to widać jak w soczewce, jak bardzo się te rzeczy zmieniają. Powinna być kwestia służby zdrowia. Proszę Państwa, spójrzcie na średnią wieku chociażby pielęgniarek. Proszę Państwa, spójrzcie na... Ja w swoim życiu poznaję mnóstwo świetnych lekarzy i tych, którzy są naprawdę przejęci zawodem. Ale poznałem też takich i zbieramy bardzo dużo głosów o problemie takim z etyką zawodową często w środowisku medycznym. Że się nie chce, tak? Że się nie traktuje pacjenta z buta, że się robi coś naprawdę złego. A w ogóle zapaść systemowa służby zdrowia nam się szykuje. Zapaść systemowa. Co się szykuje? Energetyka, proszę Państwa. Kopalnie zamykane, import z węgla rośnie, węgla z Rosji rośnie, import z Rosji, to, tak? Kto tu jest ruski agent? To kto tu jest ruski agent? Ten, co sponsoruje Putinowi armię? No bo to jest realna kasa, która... A z drugiej strony ceny energii pójdą w górę, tak? A ceny energii galopują, bo pakietu klimatycznego żeśmy nie wypowiedzieli, znaczy ten rząd nie wypowiedział.
No albo się produkuje z węgla i się wyprowadza pakiet klimatyczny, albo się mówi jasno i prosto Polakom, nie możemy produkować z węgla, więc trzymamy pakiet klimatyczny i wymyślamy nie wiem co. Elektrownia atomowa stoi, elektrownia jądrowa stoi i tak jak stała za platformę, tak stoi na ten. Ja wiem, że niektórzy mają obawy, naglądali się serialu Czernobyl, a prawda jest taka, że to jest jedno ze źródeł w XXI wieku, które ciężko jest tak naprawdę, jestem za geotermią, jestem za bezpiecznymi, odnawialnymi źródłami, tymi, które są, ale one nie dadzą stabilnych mocy, tak? No i biogazownie i tak dalej, to wszystko jest duży temat. Nie ma na ten temat dyskusji. Nie ma dyskusji na przykład, w ogóle jakaś czarna magia dla wielu ludzi, że Polska wysycha. My mamy gorszy bilans wodny, proszę Państwa, niż Hiszpania. Gorszy bilans wód powierzchniowych niż Hiszpania. Bo jak mówił Bronisław Komorowski, woda ma to do siebie, że... I my mamy taki układ kraju, że są te góry, gdzie ona spływa do Bałtyku, bo mówił przy okazji powodzi, więc no tak. Może temat mało śmieszny, ale no, wiadomo, głupotki opowiadam wszystko Komorowskiego. Natomiast to jest o tyle prawda, że ta woda nie ma gdzie się zatrzymywać, nie mamy pobudowanych, brakuje nam kilkuset zbiorników retencyjnych, Polska systematycznie wysycha, po Jeziorze Gnieźnieńskie wysycha, poziomy się obniżają, gorszy bilans niż... To już zaczyna być problem. Studnie wysychają, tak? Zaczyna być już nie tylko w rolnictwie problem. I mógłbym tak wymieniać Państwu jeszcze kilkanaście tematów, nieobecnych zupełnie w debacie publicznej, które zaraz będą, już nie mówiąc o temacie tej ofensywy kulturowej, która idzie, czyli nacisku LGBT i tak dalej, bo to akurat jestem, często spłyconym, ale jest tematem, tak? Ale mógłbym Państwu tu wymieniać szereg rzeczy, które powinny być naprawdę teraz, rząd powinien siąść i powiedzieć, musimy powstrzymać, musimy budować zbiorniki retencyjne. Jest wielkie wyzwanie. Musimy, proszę Państwa, zreformować energetykę. To jest poważne wyzwanie pokoleniowe, bo po prostu za 5 lat nie będziemy mieli prądu, albo on będzie kosztował, będziemy importować prąd w dużych ilościach, importować, a Niemcy siedzą i zacierają łapki i będzie kosztował 2-3 razy tyle, co teraz i proszę Państwa, nie będziecie mieli wody, bo jest, no, jakby jest ileś zagadnień, tylko jak na pytanie, co będzie, czy to będzie tematem debaty, odpowiem tak, to będzie tematem debaty, ale pod warunkiem, że odpowiedni... Czy cenzura w internecie jest tematem debaty publicznej? Czy rozmawiają o tym główne media? Czy główne partie się na ten temat wypowiadają? No nie jest. To zależy od Państwa, jakie tematy będą w debacie publicznej. To znaczy, czy uda się je wprowadzić za pomocą mediów, za pomocą polityków, którzy będą w Sejmie na jesieni? No to... To od Państwa zależy. No właśnie, tu jest a propos mediów, Popolupo się pyta, dlaczego nie robicie nic, żeby odzyskać dostęp do telewizji polskiej? Proszę Pana, bo to jest bezcelowe, bez odpowiedniej siły politycznej. No to co mamy, tam się przywiązać Panu Kurskiemu do bramy i to jest tak, że stał się to prywatny folwark. I nie ma sensu w ogóle tu się jakoś bić, dopóki się nie uzyska większej reprezentacji politycznej, większego siły nacisku. Tak jak rozmawiamy z tą kwestią roszczeń czy odszkodowań od Niemiec, no mówią, odszkodowania od Niemiec powinny być, bo mamy rację prawną, moralną, historyczną i tak dalej. A ja pytam się, a czy mamy siłę polityczną, żeby to wyegzekwować? Bo jak nie mamy siły politycznej, to niestety argumenty prawne, moralne, historyczne mają w przestrzeni międzynarodowej małe znaczenie. Trzeba zbudować siłę nacisku, siłę polityczną. I to samo dotyczy telewizji publicznej. Kiedy nas tam zaproszą? Wtedy, kiedy będą musieli. Wtedy, kiedy będziemy mieli własny klub parlamentarny. Nie koło, tylko klub. Ale klub. Kiedy będziemy znaczącą siłą. To wtedy będziemy nie do pominięcia. I, no i tutaj to też sami tego nie zrobimy. Zależy od wyborców. I zależy to od wyborców, oczywiście. Marek się pyta, jak pan skomentuje ostatnie kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego? No tutaj bardzo dużo hejtu poszło na arcybiskupa, a w mojej opinii on się bardzo, bardzo w mocnych słowach, ale nie jakichś takich hejtowych, bym powiedział, odniósł jednak do tego, co się dzieje w państwie polskim. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest jednym z najwybitniejszych intelektualistów w polskim episkopacie, ale w przeciwieństwie do niektórych innych intelektualistów w tym episkopacie nie jest tchórzliwy. Albo nie jest liberalny, nie jest hierarchą z Lewatałem. Nie był objęty operacją Hiacynt. No to już różne tutaj można, prawda, snuć dywagacje.
ja dzisiaj wstawiłem hashtag murem za Jędraszewskim. Po prostu murem za Jędraszewskim. Tęczowa zaraza, dokładnie, marksizm spod sierpa i młota zastąpiony marksizmem kulturowym. I tu wrzucę jeszcze, proszę Państwa, rzecz o Białymstoku, jeśli można, dwa proszę słowa, bardzo. Bo byłem w czwartek na posiedzeniu zespołu parlamentarnego. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy zresztą uczestniczyli. Wstrząsające świadectwa. Truskolaski, który w moim przekonaniu z tego wynikało, tam jest matactwo w Urzędzie Miasta, nie wyrazili zgody, ale nie udostępnili materiałów. Prawdopodobnie wcześniej niż marsz tęczowy była zarejestrowana inna manifestacja, a przede wszystkim ona nie miała podstawy być uchylona. Domagał się pan materiał. Marsz rodzin. Mhm. Ja będę się domagał, tak, my jesteśmy, opracowujemy, tak, interwencję poselską tam robimy, bo Truskolaski z tęczowymi przeciwko marszowi rodzin, nie jakiemuś tam groźnemu marszowi, nie wiadomo, marszowi rodzin. Mamy kwestię helikoptera Straży Granicznej, który rozpędzał tak naprawdę manifestację. Tak nisko się był zawieszony, że tam ludzie się przewracali. No ja rozmawiałem z pilotami, z osobami, które jakby się zajmują lotnictwem. Wystarczyło jeden kamień albo butelka i byłaby tragedia. Tak. Do góry. Tak, tak. Proszę Państwa, nikt nie mówi o tym w przestrzeni publicznej, że ludzie odmawiający różaniec, ale i kibice obronili katedrę. Oni szli pod katedrę i tylko dlatego, że tam był publiczny różaniec, że tam kilka tysięcy czy kilkaset osób stało, modliło się z jednej strony, z drugiej strony właśnie skandowało i tak dalej, dlatego oni nie podeszli, żeby sprawować katedrę. Nikt nie mówi o tym, że przed rozpoczęciem w ogóle tego marszu, kiedy ludzie już zaczęli odmawiać ten różaniec, grupy osób właśnie z tęczowymi flagami przepychały się, prowokowały, próbowały, że tak powiem, no, do konfrontacji fizycznej dążyły. Nikt o tym nie mówi. Proszę Państwa, jest do opowiedzenia cała olbrzymia historia na temat Białegostoku i my rozpoczynamy kontrofensywę. Tymi pismami, tymi wnioskami zapraszam też telewizję w Realu. Chciałbym tam pojechać z taką wizją lokalną, żeby to wszystko, co usłyszałem na tym zespole, żeby ludzie opowiedzieli w danych miejscach. Mhm. Przejdziemy się krok po kroku. Tu było to pod katedrą, tu było to, tu było tamto, tu policja użyła gazu łzawiącego, którym zostały potraktowane rodziny z dziećmi i tak dalej. Finał tego to jest wrzesień. We wrześniu zorganizujemy konferencję naukową na temat zagrożeń ze strony tęczowych LGBT, a potem zorganizujemy, po tej konferencji będzie marsz normalności, tradycji, rodziny właśnie w Białymstoku. Bardzo dobry pomysł. Tutaj też mam nadzieję, że wybierzemy się razem z kamerami. Zapraszam serdecznie. Tu jest kolejne pytanie. Czy Max Kolonko wystartuje w Warszawie z waszych list? Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Maxa Kolonko. On sam z tego, co mi wiadomo, deklaruje, że kandydować nie chce, ale jeśli by tylko... No nie no, taką... się z Cookiesem Revolution coś tam połączyło. Tak czytałem przynajmniej. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast my go bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy oczywiście. Bardzo dobre miejsce zawsze jest dla niego otwarte. Tutaj znowu mam pytanie o pana biskupa, arcybiskupa Jędroszewskiego. Lecimy dalej. Dlaczego Konfederacja nie mówi o tym, że Polska nie jest suwerennym krajem? Proszę Państwa, no jakby nie mówimy też o tym, że Polska jest krajem europejskim, czy że leży nad Wisłą. No jakby pewne rzeczy są, rozumieją się same przez się. No jakby tę suwerenność, ten marsz ku niepodległości my cały czas odbywamy, tylko ta suwerenność jest... Na różnych poziomach trzeba ją uzyskać, gospodarczym, politycznym oczywiście, ale i właśnie tego frontu kulturowego. Także ja zachęcam zresztą do Program Ruchu Narodowego 2016 rok, suwerenny naród w XXI wieku, czyli program odzyskiwania, bo to nie jest kwestia, proszę Państwa, włącz-wyłącz, jak światło w pokoju, to jest proces, to jest kwestia procesów, które uruchamiamy i musimy je wzmacniać. Król Maciuś się pyta, co pan Winnicki powie i sądzi o pośle Rzymkowskim, który przyszedł teraz do PiSu. To jest XVIII-wieczny ten tekst w tej pierwszej niby encyklopedii polskiej, tak, że autor napisał, koń jaki jest, każdy widzi. Tak? No, jakby nie wiem, jak można na poziomie marca, kwietnia czy maja mówić o tym, jak PiS zdradza polskie interesy w związku z 447, przygotowywać ustawę, a potem jak gdyby nigdy nic, przejść i zrezygnować z jakiegokolwiek źródła na cisku, jakim jest zewnętrzna postawa i możliwość zewnętrznego oddziaływania na partię rządzącą, tylko na odwrót, zdać się w tym momencie na łaskę.
Więc no to jest słabe, to jest po prostu słabe. No, tyle może komentarza, nie chcę w tym. Piotr, kiedy poznamy listy i szerszy program Konfederacji? Niedługo, wkrótce. Wkrótce, to naprawdę są rzeczy, które, zwłaszcza te rzeczy programowe, które wymagają pewnej szlifierki, ale to pewne jeszcze elementy po prostu polityczne całej układanki muszą się dopiąć i naprawdę niedługo. Tu znowu RF1 się pyta, jakie mogą być oprócz kurtuazyjnych powody wizyty Trumpa w Polsce? Proszę Państwa, to przede wszystkim jest twarda polityka. To jest twarda polityka, która dzisiaj Trump przyjeżdża do Polski po to, żeby ugruntować. Polska jest bardzo pożyteczna. Polska jest bardzo pożyteczna, ponieważ w taką rolę, w jaką odgrywa dzisiaj, jest takim pionkiem, który Stany Zjednoczone wykorzystują w rozgrywce na arenie międzynarodowej. Bo proszę zwrócić uwagę, Polska wytoczyła działa przeciwko Chińczykom, Huawei, tak? Mhm. Tutaj moim zdaniem to się odbyło absolutnie na polecenie amerykańskie i tu jakby nie mam co do tego wątpliwości. Polska rezygnuje z dostaw do ropy do Iranu, Polska jak trzeba to organizuje tą konferencję bliskowschodnią, taką podgotowkę pod wojnę nową na Bliskim Wschodzie. Więc ja się spodziewam niestety, że tu mogą paść jakieś deklaracje. Pytanie, na jakim etapie Trump jest dzisiaj, czy na przykład dociskania jeszcze Rosji, czy szukania odprężenia. Mhm. Bo ja zwracam uwagę, że Duda usłyszał w Białym Domu, że Trump liczy na jak najlepsze relacje Polski z Rosją. Bo dlaczego? Bo Polska jest potrzebna Stanom, Rosja jest potrzebna Stanom do otaczania Chin. I im realnie zależy... Czy Rosja się przeciwstawi Chinom? No wątpię raczej. Na obecnym etapie nie. Mhm. Jest bardzo zależna przecież od Chin Rosja w tej chwili. No i pytanie, czy ta zależność nie zacznie im ciążyć w pewnym momencie. Czy nie zacznie im ciążyć. No to ciekawy taki geopolityczny scenariusz. Że ekspansja... Panie redaktorze, ja tylko przypomnę, jaki wist wykonała 2 lata temu Turcja. Mhm. Od zestrzelenia samolotu rosyjskiego i stanu takiej zimnej wojny między Ankarą a Moskwą do sojuszu militarnego, który dzisiaj funkcjonuje między Moskwą a Turcją, bo Rosjanie dostarczają im rakiety, a Turcja jest drugą armią NATO, drugą największą armią NATO, jest w Pakcie Północnoatlantyckim, a Rosja dzisiaj jest ich sojusznikiem militarnym. Takie rzeczy dzieją się na arenie międzynarodowej, bo na arenie międzynarodowej nieustannie toczy się gra. I to, co my tłumaczymy, że trzeba w tej grze uczestniczyć, a nie być tylko pionkiem, nie być tylko biernym obserwatorem, który daje się rozstawiać po szachownicy. I dlatego my musimy mieć relacje i z tą Turcją, i jakiegoś odprężenia jednak szukać z Rosją. Nie tam przyjaźni, to jest bzdura, to są opowieści, wiadomo, mamy zbyt dużo sprzecznych interesów. Ale dlaczego my mamy robić za tą tarczę, która chroni. Nie tarcza ma nas chronić. Tylko my robimy za tarczę, tak? My musimy też mieć samodzielną pozycję rozgrywającą, taką właśnie jak ma Orban na arenie międzynarodowej. I wtedy możemy swoich interesów bronić. Z lekką obawą traktuję tą wizytę amerykańską jako taki element znowu, że my jesteśmy tym miejscem, w którym ogłasza się, tak jak ogłosiło się na początku tego roku, no przygotowało się scenariusz pod wojnę z Iranem i że Polska jest dobrym takim miejscem, bo my potem ponosimy koszty wizerunkowe, polityczne, gospodarcze, każdym względem. Kuba się pyta, czy profesor Mirosław Piotrowski wystartuje z Konfederacji w Lublinie, ma tam ogromne poparcie? My pana profesora zachęcamy. Wyciągaliśmy rękę i ta ręka jest wciąż w kierunku pana profesora oczywiście wyciągnięta. Mm-hmm. Czy będzie wspólny program gospodarczy pomimo rozbieżności o programy socjalne? Będą na pewno wspólne postulaty gospodarcze, bo jest mnóstwo rzeczy, które nas łączy. Mm-hmm. Maciuś się znowu pyta, czy pan poseł słyszał o poprawce do ustawy PiS-u o planie zagospodarowania przestrzennego i co o tym sądzi? Musiałbym się dowiedzieć, o jaką poprawkę chodzi dokładnie, bo poprawek jest zawsze dużo do każdej ustawy, także nie wiem po prostu o co konkretnie chodzi, o jaką poprawkę, jaka jest treść i jaki jest cel tej poprawki. No i jeszcze jedno pytanie, jak nauczyć ludzi ekonomii wiedzy o podatkach? 50% Polaków myśli, że nie płaci żadnych podatków. Aż tak dużo?
Na pewno jakaś część tak, ale czy 50, to nie wiem. Myślę, że większość osób się zdaje, że jakieś podatki płaci. Ludzie tylko się nie orientują. Nie wiedzą, ludzie tak. się nie orientują, gdzie są te podatki, jakie płacą i tak dalej. Natomiast świadomość tego, że się płaci podatki, jest chyba znacząca. Proszę Państwa, w Polsce zbyt mało ludzie przykładają wagi do rzeczywiście takiego wymiaru bardzo praktycznego swojego funkcjonowania, to znaczy właśnie w obszarze podatków. Mhm. Jeszcze są ludzie w stanie zagłosować za tym, że ktoś im dał pieniądze, ale żeby mieć świadomość, ile im zabrał, to już jest kiepsko. Mhm. I w ogóle bardzo często ludzie w Polsce głosują niestety na zasadzie takiej emocjonalnej lubię, nie lubię, identyfikuję się, nie identyfikuję się i to jest problem. Znaczy problem na poziomie rozumienia rzeczywistości. Jak to zrobić, to się nie zmieni szybko. To jakby też nie mówmy o tutaj cudotwórstwie, ale przy całych tych nowych programach szkolnych niby miała funkcjonować, że to jakaś przedsiębiorczość będzie uczona Polaków. To wszystko jakby jestem bardzo krytyczny, nie tylko wobec formy tych gimnazjalnej, niegimnazjalnej, ale i treści tego, co zostało nauczone. Elementarnie człowiek musi wiedzieć, że odpowiada za swoje życie i że państwo ma mu jakieś usługi zagwarantować w zamian za podatki, które płaci. Ale powinien też umieć przeanalizować, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca. I na tym już niestety się leżymy. Ja nie widzę problemu, żeby to było w szkołach średnich na przykład. No to powinno poziomie. Być. Wziąć paragon zwykłym, płacz, tak, masło, wiedzą, chleb, jajka. Ludzie nie wiedzą, co jest czym na paragonie. Ja ostatnio właśnie miałem taką ciekawą z babcią stryjeczną rozmawiałem, akurat jej zrobiłem takie zakupki. Ona zakochana oczywiście w PiS, no spoko, niech sobie tam co chce. I tam pamiętam, no babcia, no ale płacisz podatki. No, nie, jakie tam, nic nie płacę, ty gadasz, nie ma podatków żadnych. No ale płacisz, no patrz, tutaj jest VAT, tak, to tyle, jest to, tak, tyle, tak. Od chlebka tyle. Nie, żadnych nic podatków, mimo tego, że trzyma paragon w ręku, prawda? No, jasne. To jest też takie dość specyficzne, że niektórzy mają takie właśnie... No cóż, to warto ludziom uświadamiać. To nie jest tak, że to bardzo szybko gdzieś tam w społeczeństwie zostanie przyjęte, ale warto nad tym pracować. Jeszcze jedno pytanie, to już takie bardzo a propos, właśnie kurczę, niestety zgubiłem, ale było pytanie o, jest, Norbi, nie wiem czy to ten, pozdrawiamy. Jakieś ustawy na temat cenzury w internecie, no trzeba coś z tym zrobić. Proszę Państwa, ustawodawstwo to jest jedno, ale praktyka działania państwa. W starciu z globalnymi korporacjami, a zwłaszcza z tymi korporacjami działającymi w zakresie informacyjnym, w zakresie internetu, może tylko i wyłącznie działać państwo i ono czasami musi działać doraźnie. To znaczy Ministerstwo Cyfryzacji musi po prostu reagować, tak? I państwo polskie, być może jakaś ustawa mogłaby być przyjęta w takim zakazie kontekście. Zakaz cenzury prewencyjnej na przykład. Zakaz cenzury prewencyjnej i jakby jasne stwierdzenie, że firmy w dany sposób zachowujące się na polskim rynku mogą być po prostu wyrejestrowane i pozbawione wszystkich praw i korzyści. Po prostu znikacie z polskiego rynku. To jest kwestia, jak ująć taki zapis prawa gospodarczego, ale w tym kierunku rzeczywiście można by było pójść. Niemniej jednak, czy do uchwalenia takiej ustawy, czy do działań ministerstwa potrzebna jest wola polityczna. To tam po prostu ktoś się musi nie bać z decydentów i wykonać określone kroki. Jeśli ministerstwa będą drżały przed tym, żeby zwrócić uwagę Google'owi, no to brak tej woli politycznej jest dużo, dużo gorszym problemem niż nawet brak zapisów prawnych. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Dziękuję Robert bardzo. Niski, Konfederacja, kłaniam się. Pozdrawiam. Bardzo nisko Marcinola. Wspierajcie Brawl 24, bo to wytworzycie te niezależne propolskie media, jako że dzisiaj już ucichły dziewczęta, chyba tam już a to szybko im się skończył ten piątek jakoś wyjątkowo. My oczywiście nie polecamy tutaj takich wojaży, ale oczywiście piątek, weekendu początek, więc mówię do zobaczenia, a nie żegnam się z Państwem. Jeszcze raz Robert Winicki, Konfederacja. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. No i oczywiście klikajcie, wspierajcie Brawl24.tv, bądźcie na naszej platformie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.